Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 Osino Map. Dzisiaj kupujemy sobie beczkę, także wchodzimy do sklepu. Oczywiście nagrywanie mam mikrofonu pod przycisk, także będzie mi troszeczkę łatwiej wycinać, także wchodzimy w technologię zbiorniki gnojowicy i szukamy tutaj Zumhammera, markę Kudlere, Borg, może być. Dobra, kup i cyk, 65 tysięcy. No, a gnojowicy mam 80 tysięcy litrów. I mam przez przypadek 5 krów, no bo przez przypadek za dużo czasu przewinąłem i po prostu jedna krowa zdechła. Ale mogę wam pokazać, że Holstein 4, czyli ta, co ma 2,3 lata, jest już płodna, za pół roku urodzi. Ta urodzi prawdopodobnie jutro, a ta urodzi za też za pół roku. No także ta najprawdopodobniej urodzi jutro. Dzisiaj śmierdząca akcja. Bo gnojowica na polu numer tym takim dalekim. A czy oglądaliście poprzedni odcinek, ale kupiłem sobie pole, o tak pokażę na mnie, 25, 28, 29. A my dzisiaj 26, 27 będziemy rozlewać gnojowicą i to będą tutaj talerzować, znaczy tam kultywatora właśnie. Dobra, także trzeba było się wpierw na krowy po gnojowicę. Tego jeszcze na moim kanale nie było, także też postanowiłem sobie zrobić. Wiecie, co mi się podoba, że Osina i polskie gospodarstwo są na tym samym poziomie. W sensie odcinkowym, tak? Że tu jest 60 i tam jest 60. Przynajmniej numerkami nie muszę się myśleć. No niestety na Arabem płaszczy jest inaczej, bo jest o 11 odcinków więcej od Fredruna, ale się do tego w miarę przyzwyczaiłem. Także luks. Właśnie mi się to podoba, wlatuje się na 60 i polskie gospodarstwo kolejnego dnia 60 też wlatuje. To mi się podoba. No, 18,5 tysiąca litrów gnojowicy wchodzi do tej beczułki. No i dobra, lecimy. Lecimy na pole, bo to trochę jazdy będzie dzisiaj, także zweźmiemy sobie czas na 5, bo dzisiaj i tak nie będę siał, bo jest za zimno. Jutro będę sobie siał, bo jutro jest też termin, ostatni owsa. Będę sobie siał jedno pole na próbę. Dobra, także zrobię sobie, no już nawigacja nastawiona, także tylko jak dojadę na pole, to ustawi się szerokość i będzie gitara się. Myślę, że wystarczy tej gnojowicy chyba, co? Nie wiem, 50 tysięcy litrów na 6. Zobaczymy, jak to będzie szło w ogóle. Damy sobie tą najmniejszą dawkę, żeby jak najwięcej zalać po prostu, tak? No i dobra, i leci ta gnojowica. Widzę, że tu trochę będzie spierdziałać tej gnojowicy, ale te kogoty to były albo posamione. No prawie 15 metrów, no to powiem wam, że chyba te 10 tysięcy, 10 metrów sześciennych to jest najmniejsza, jaka można ustawić, ale to tak nawet powiem, że nawet trochę spierdziała tej gnojowicy. No trochę spierdziała tej gnojowicy, także to będzie ciężko. Ojajaj. Chyba jednak nie uda mi się zrobić tego całego poletka. Bym musiał ten mod wywalić na dawkowanie. Ale zobaczymy, ile będzie mi brało przez jeden przejazd ten tutaj krótszy. Jak będzie brało, to będzie dobrze, bo wtedy zrobię trzy przejazdy. Trzy przejazdy? No to nawet trochę będzie rozrzucony. A tam pod końcem najwyżej jak nie starczy, to się na wozu rzuci na wozu i będzie dobrze. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Już mamy 5 minut odcinka. No teraz nie zrobiłem takiego błędu jak na Facebooku dzisiaj, że nie nagrywało mi mikrofonu, bo zapomniałem o tym, że mam to. O, jednak trochę więcej 30% bierze. Że zapomniałem, że ustawione pod live'a, że mam pod przycisk nagrywanie i tak wyszło. Ale widzę, że na 3 razy nie będę tego brał. Bo to 23 lata przejazdu coś takiego brał. To 38% w jedną stronę kradnie, także to jest nawet dużo. Jakby było 40, to bym miał 80 i 20, to bym dał na poprzeczniaku jakoś wylony. Jeszcze 10 tysięcy litrów tylko. 6 minut odcinka jest. No i grałem dzisiaj sobie, dzisiaj, znaczy no, 2 dni temu ogólnie, jak wy ten film oglądacie, bo grałem sobie z Machlojem w CSK. No, myśmy sobie wspominali stare czasy, jak to było, kurde, na Sosnówce. Ale coś tam wygrywaliśmy. Na początku chyba tylko jeden mecz przegraliśmy, dwa mecze chyba przegraliśmy, a potem jak się rozgrzaliśmy, no to już wtedy wszystkie wygrane były.
większe lub mniejsze wyniki, ale wygrane były. Także luks. No i jest wczesna wiosna. Jeden stopień gleby, także trochę malutko. To słabo na ten owiec. A zobaczymy, jaka będzie jutro. Jutro jak będzie 2 stopnie, to będzie git. No bo wiadomo. A jutro też krowa się ocieli, czyli będzie 6 krów znowu. A już by było 7, kurde. Tylko przez przypadek trochę za dużo skipnął czasu i zdechła krowa. Ale na szczęście zdechła młoda, a nie to co była w ciąży, także to jest też jakiś tam minimalny. Dobra, rozlejemy tę beczkę chyba już na poprzeczniakach, no bo nie widzę innego sposobu. Myślę, że poprzeczniaki to będą najlepszy sposób. Jak zrobię sobie tak ze 2-3 poprzeczniaki tą beczką, a po orce to jest kozak. Zrobię sobie 3 poprzeczniaczki, tam jest moje pole, dlatego sobie wjeżdżam na nie. No, one jest kupione, było kupione w poprzednim odcinku. Od razu wydałem te kasy na pola i tak wyszło. No i mamy jeszcze 1800 i sobie tutaj chyba zaczniemy ten przejazd, albo nie. Bo przejdziemy sobie jeszcze kawałek poprzeczniakiem, ile zrobię tyle? 400, 300, 200, 100 i 0. 100 i 0. No i teraz czas na 61 tysięcy jeszcze. Ale mam specjalny czas na 5, albo damy sobie na 15. Nie będę dawał na 15 chyba. Mam czas na 5, że te troszeczkę gnojowicy tam dorabiały ciągle. Ale za dużo to... Albo dobra, jednak na 5 sobie zrobił. Na 5. Będzie trochę szybciej, trochę więcej gnojowicy będzie. Za dużo to tam nie dorabiamy tych gnojowicy, no ale trudno. A teraz to już na pewno coś dojdzie, bo ja zawsze za kół zadzwonię w ten znak. Zawsze przyzwonię w ten znak. O, tak chciałem powiedzieć. Nie ma, kurde, dnia, którego w niego nie przyzwonię, bo on mi tak... Te znaki są tak irytujące. No, 13 litrów robię. Znaczy, przelecę 15 minut na zegarku, no to 13 litrów dochodzi gnojowicy, no to... Jak ja będę mniej więcej go rozlewał farmingową, no to powinno dojść jakieś 56 litrów. Ale to spierdziela. Już 58 zostało. 53. Mleka nie produkują wcale już moje krowy. No bo... Znaczy tak jak będzie tutaj po ciąży już. Ta co się ocieli, można powiedzieć. No bo się chyba krowa się cieli, tak? Chyba tak. No to jutro, jak da, no to już będzie na pewno produkowała mleko, tak? Czy już te jakieś literki będą do góry szły, bo już teraz od 3 dni w ogóle liter stoi w miejscu. Bo to ja zauważyłem, że jest bliżej ciąży, to mleko oni nie produkują, tylko zostawiają dla tych swoich cielaczków, tak jakby. Znaczy, dobra, nie będę mówił, bo ja się tam nie znam, ale tak zauważyłem sobie z obserwacji farmingowej. 18,5 tysiąca litrów w beczce. I wziąłem sobie klasa, no bo John Deere to za dużo robiłem odcinków. Na klas zaraz będziemy 10 godzin, także luks. I teraz to już w ogóle będę długi sezon trwał, no bo tyle pól mam kupionych, że to szok. Może nie przez przypadek, tylko zapomniałem, że 25 się kupuje stan z 37 na dole, koło mojej gospodarki. Ale będzie chociaż jedno poletko więcej soi, także to też jakiś tam plusik jest malutki. Ale ta gnojowica to nie miłosiernie spierdziela. Dlatego chyba nawet mi nie starczy. Nie starczy mi na to pole, nie ma szans. Dlatego jeżdżę od jednej strony, żeby jak mniej więcej starczyło, tak? A resztę to już sobie dorzucę nawozę po odcinku. 43, no to jest jeszcze na 3 beczki. To jest na 3 beczki niecałe. No ale to jedno pole tutaj zrobię, 26 na pewno będzie. Nie wiem, czy ten młot wywalić, czy nie wywalić. Znaczy on dobry jest teoretycznie. No bo nawóz dobry, ale na gnojowicę to tak trochę za szybko spierdziela. Albo mi się zdaje, że to tak szybko spierdziela. Czyli 30 tysięcy litrów powinno być. Czyli jak to jest 6, to 60. No to teoretycznie powinno wystarczyć. Teoretycznie powinno wystarczyć, ale czy wystarczy? Czy wystarczy, tego najstarsi Rzymianie nawet nie wiedzą. No teraz trochę mnie procent zabrało, no bo wiadomo, miałem poprzecznik sobie zrobiony, dlatego tak. I to był strzał z dziesiątkę z tym poprzecznikiem na końcu. No i jak będę miał tam, pojadę do tyłu, no to będę tutaj, to jak będę miał końcówkę tam w Bessie, to zrobię sobie tam też ze 2-3 poprzecznianki. Że troszeczkę krótsze pole było.
No i tak sobie rozlewałem tę gnojowicę. Kiedyś może ją zautomatyzuję, tę gnojowicę, że będą mi dowozić, a ja tylko będę sobie na polu rozlewał, ale to no i cyki, zaraz jedno pole będzie rozwiezione, nawiezione. I co teraz robić? Jechać do tyłu? Bo i tak mi nie starczy, a robić poprzeczniaków tyle to też mi się nie widzi, także chyba pojadę sobie do tyłu. Ile zrobię, tyle zrobię. Mam 6000 litrów jeszcze, także do tyłu pojadę kawałek. Tylko pytanie, ile ja przejadę? A czy na górę powinien się wdrapać, no? O, idealnie, że koło orki jedzie, nie? Bo jakby jechał w tej orce, to trochę ciężej by miał też ciągnik, jakby w bruździe był. I zobaczymy, teraz chyba jak przejadę z pełną beczką, to pojadę sobie od pola numer 28, tamtą drugą stroną zwłaszcza. Beczkować. Tak mi się zdaje, że to będzie chyba najlepszy sposób, żeby od tamtej strony przejechać. A ja już widzę, że do końca nie dojadę. Chyba, że na oszczędność dojadę, ale no nie wiem. Wolałbym dojechać. Żeby tak ładnie mieć na równo wszystko zrobione już. I żeby tamtą pełną beczkę już od startu. No 3,5 hektara już mamy walnięte. A tu już 6,5 hektara, czyli jeszcze 3 hektary powinno tutaj być na tym polu poprawy. A że nie miałem więcej gnojowicy, to może i bym do końca nawet dojechał. Jakbym trochę jeszcze szybciej zaczął oszczędzać. Że dam radę jakoś to. Tutaj będzie 4 przejazdy, tak? Widzę z tego. Z tego co widzę, to będzie 2, 3, 4, no 4 przejazdy. Czyli na 3 beczki jak nic. Ale to jest słabo zrobione, że ja po tej gnojowicy na poprzeczniaku wylałem. I dlatego trochę na asfalt wyciągnął ten syf, ale wita, tu jest farming, tu nikt nie jeździ, także tu można. Jak to szybko zleciało, to 16,5, 17,5 już. Ja tym jeszcze raczej polskiego nie będę nagrywał dzisiaj, chociaż bym chciał nagrać Polskę, bo jakbym miał nagrany, to wtedy już bym miał spokój. No, do piątku bym miał spokój z nagrywaniem. I jutro bym może z Ravenporta znowu nagrywał tak kwieta, żeby już mieć na zapas. W lewo! Bo już chciałem jechać do sklepu, już się rozpędziłem, już chciałem jechać do sklepu. Ale ta beczka jest moja na szczęście. 10 godzin wbite, w pasie. No, czwórka jeszcze dostanie przepał dzisiaj. No, dzisiaj jeszcze chyba będzie uprawiać. A się w Łowsa nie będę, mam bez sensu, ale zobaczymy się na słoneczniku na pewno. Jeszcze 50 tysięcy mi zostało, także na 7 wystarczy. Dobra, jeszcze na chwilę zamykam. I może zrobię sobie tak, że bociana będzie ruchał szpak. Nie, no dobra, tego nie było. Że sobie chyba pominiemy ten przejazd na pole, albo sobie go przyspieszę. Nie no, zobaczę jak mi się będzie chciało. No i dobra, już jesteśmy po tej napsie, zajęło mi to minutę przejazd. Ale wam to zajmie dosłownie, mniej zajmie ten przejazd, no bo ja sobie go przyspieszę, tak? No i powiem wam tak, że kozak świeci tym klasikiem 50 na godzinę, a jeszcze jakby tutaj była gnojowica na polu, to już w ogóle by był kozak. Zbiornik 50 tysięcy litrów, to kozak by był. No ale trzeba sobie radzić jakoś bez tego zbiorniczka, tak? No i sobie rozlewamy. No i tu jeszcze tam widzę, że miałem półtorej beczki na krowach, także ja wyczyszczę cały zbiornik wyczyszczę gnojowicy, żeby był czysty. I może coś jeszcze w beczce zostanie? Wolałbym, żeby zostało. I jakiś mały kawałeczek sobie, czy tam może poprzeczniak przed owsem sobie? Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, także tu są bardzo długie przejazdy, także to też trochę więcej gnojowicy będzie szło. Ale widzę, że tu jest idealnie równiutko zrobione to. Na 26 no nie będzie gnojowicy, no trudno. No i tak by nawet na 28 nie starczyło pole. Czyli to tutaj ten uschnięty jęczmień, który jest od 15 sezonów. Nie no, 15 może nie, ale... Ale 3 stopnie temperatura powietrza jest, a gleby jest cały czas jedynka. Może jutro będą 2 stopnie, powiem, te gleby to będzie też inaczej, bo jak już będą 2, no to będzie na pewno pewność, że mi nie wymarznie, tak? Przez sąsiad jak miał 0 stopni gleby, zasiał, owies, co prawda nie było przymrozków i mu normalnie wyszedł. I był gotowy do zbioru na 50 w poprzednim sezonie, także
bierze mi 43% chyba z tego, co widziałem na przejazd. Czyli ten przejazd zrobimy i będzie koniec. Ten przejazd się zrobi i będzie pusta beczka. Znaczy coś tam zostanie, ale to już nie będę chyba tego rozlewał. Tylko pojadę sobie po pełną beczuszkę. Albo czekać, rozleję sobie ten cypek, sobie doleję, żeby mieć potem już pewność na pewno, że mi wystarczy gojowice na te dwa przejazdy. Dobra, nakładę tym przejazdem. Wtedy... I teraz już na stówę wiem, że nie dojadę, że ten krótszy pasek był wtedy, że będzie ten jeden najdłuższy i wtedy ten krótki będzie krótszy. I jeszcze jak starczy gojowice, a na pewno starczy. No, czyli tak jak mówiłem, 10 tysięcy litrów, no to jest... 10 tysięcy litrów na 1 hektar, a tu jest 6,5 hektara, czyli 65 tysięcy litrów minęło pójść gnojowicy. No, to tak mniej więcej wychodzi. Gdzieś... Tak wychodzi 9,9 chyba. Niecałe tam 10 tysięcy litrów wychodzi. No dojadę na lozaku. Jeszcze w Wetzlu nie zostanie. No mam 25 tysięcy litrów, czyli mamy jeszcze... No, półtorej beczki prawie. Prawie półtorej beczki, bo zostawię sobie te 1000 litrów beczki i pojadę dolać sobie. Albo nie, do pełna będę wylewał. A gdzieś jeszcze prawie do połowy pola dojechałem. Także stąks. Dobra, czas na 5, bo już się ciemno robi, a jak chcę to jeszcze ostatnio. Także jutro krowa będzie rodzić, także luks. I będzie już z domu 6. Drugi raz będzie 6 krów. A już by było 7, mam by było kozak, ale... Ale... To wyjdzie tak, że do wiosny nie. Do jesieni będę miał już... Czy no, w lecie już będę miał po prostu 8 krów. No i potem na jesień znowu się zapłodnią i znowu będę 3. No i to tak będzie powoli już szło, bo tamte już będą powoli dorastać, czyli tamte już ma prawie 300 kilo, także jeszcze tylko 100. I już będzie już mogła być zapłodniana. Także luks. 50 tysięcy jeszcze na koncie. Na siewnik dużo chyba. Dużo nie stracę. Zobaczę. A na pewno siewnik będzie do czwórki. Jakby czwórka też sobie pojeździła jeszcze w polu, no bo mało jest odcinku z czwórką. A ile tego słonecznika będę chciał na sezon? Dwa pola maksymalnie. Nie będzie mi się chciało rzepaku, to właśnie jest ze słonecznik, tak? No to oleiste i to oleiste, także płodozmian taki sam. Dobra, nalewamy. I takie pole 6,5 hektara, jakie ja mam zrobić, no to 35 minut. Ja pleci, ale to czas. Ale jakbym miał gnojowice na miejscu, no to na pewno bym tyle nie tracił czasu na przejazdy. Na przejazdy tracę dużo czasu, tak? Bo to jest 2 minuty pełen kurs, czyli z pola na gospodarstwo. Czyli to jest 2 minuty, no to już z tych 2 minuty mogę rozdać prawie cały. No to już jakaś tam czas ubywa. Ale dam radę. Dziękuję, myślałem, ale jakoś dam radę. No ale my zaczynamy z ostatnim kółką i kończymy tym. Jakże fascynujący odcinek z gnojowicą. Myślę, że to coś innego także na kanale. Kurde, przez ten przycisk pod N to tak trochę ciężko mi się gra, bo ja muszę go praktycznie ciągle trzymać, żeby gadać. Ale staram się go puszczać po prostu, jak nic nie mam ciekawego do powiedzenia. I 96% jeszcze zostało. No i powiem tak, że jest 17.30, także już... No, już się ciemno powoli robi. Tak do 18 i będzie już... O 18 już będzie ciemno. Ja sobie to talerzuję, czy tam skultywatoruję jutro. Ale chyba zanim to zrobię, to właśnie nie wiem, czy nie będę szedł sobie na polskie gospodarstwo nagrać, tak? Żeby mieć spokój i mieć wtedy już wolne do piątku z nagrywaniem. I dopiero tam w środę, czwartek dopiero sobie zaczynać nagrywać rabę porcika. No ja wolę mieć za zapas, zawsze nagrałem te dwa dni, bo wtedy mam pewność, że... Wtedy mam pewność po prostu, że mam odcinek, a nie muszę się spieszyć, tak? Bo zawsze wieczorem po 16 jest pełna chata, także jeszcze mam 3 godziny, żeby coś nagrać. Bo potem jak jest pełna chata, no to wie, to wtedy wszyscy wolimy sobie iść do pokoju, sobie pogadać, ale to nieważne, co robimy. Rozmawiamy sobie.
trochę się ponabijać trzeba. Czasami się jej zdarzają opowieści dziwnej treści, też się zdarzają. Oj, tam krowy będę, znaczy głównie to przez zimę to jest takie coś, że ja siedzę głównie przy krowach i ja muszę je pilnować, te krowy, tak? No, ja je ciągle muszę pilnować, bo codziennie je karmię rano. Codziennie rano, czy tam w południe, zależy, czy dosypuję paszy, nalewam wody, no i potem skipuję cały dzień, oczywiście pod krajem zero, bo niech tym się nie chodzi spać, no bo pod zero jest po prostu 3 razy szybciej, tak? I no i stoję sobie przy korycie i tylko rano jak jest, to tylko biorę do wiaderka to, co nabudziły i wsypuję do łyżki, tam do czwórki i to wszystko. No i taka jest moja robota przy krowach. Także tam nic nie muszę słomyć, dosypywać nic, tylko wsiadam do czwórki, dosypuję temera i ogień na pole. Wtedy już mogę iść. No i mamy skończone i zobaczymy ile poszło. 66 tysięcy litrów poszło. No bo ja tam w jednym miejscu oszczędziłem, także to by tyle wyszło, 67 tysięcy. No czyli dobrze to pokazuje. Czyli mniej więcej znam powierzchnię moich pól. No znam mniej więcej moją powierzchnię pól, także będę wiedział mniej więcej, ile, na ile mnie będzie stać w danym sezonie. Tak sobie rozleję tutaj, bo tej tekstury w ogóle nie ma widać, że to jest... A jest, dobra, słabiutka jest widać, a to bardzo słabo. Dlatego tak na oko sobie dojechał. Na pewno w koło sobie chcę objechać. Jeszcze chcę tylko tą bejeczkę rozlać tutaj. Czyli do końca przejazdu starczy, a dalej to... Zobaczymy. Coś tam jakąś słabą teksturkę widać. No tu jest 2 hektary, jeżeli to jest 26,5. Czyli kurde nie starczy. Mam 6,5, no to trochę bym musiało jeszcze dorobić przez noc. No i kwit, jak mi się zrobi i może wystarczy, no to... O, szybko zaczął lać. No to... Dobra, czas na 15, żeby przez noc mi się zrobiło jak najwięcej gnojówki, bo chcę tutaj jednak te 2 hektary rozwać tej gnojowicy jeszcze. No, czyli 80, tutaj powinno pójść 6 ton. To jest 6 tysięcy litrów. 86 tysięcy, bo miałem na pastwisku 80, ale wiadomo. Chyba trochę mijaka walnąłem, ale... Dobra. Nie, na mapie pokazuje, że jest dobrze nawiedzione, także myślę, jak jest dobrze, to jest dobrze. No tutaj zostały 2 długie praktycznie i te reszta tak jeszcze te 700 litrów tutaj trzeba wylać. Oczywiście jak najwięcej, żeby nawiedzić. Mamy rozlane, także ja się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku na siebie słonecznika, no bo nie będę wam pokazywał jak się owiec i soję, no bo to bez sensu. A słonecznik to jest nowość, będzie na tej serii, także to trzeba warto pokazać. Dobra, także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, ocenijcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć.